Zamiast Alei Gwiazd, pusty, dziurawy prospekt. Zamiast rodzinnego parku rozrywki, psychodeliczny plac zabaw. Sergiejewka jako kurort rozwinęła się w latach 70. z właściwym dla Związku Radzieckiego rozmachem. Przypominają o tym socrealistyczne bryły sanatoriów i hoteli. Mimo dużych inwestycji, światłych planów, miasto nie wytrzymało konkurencji oddalonej o kilkadziesiąt kilometrów Odessy. Do jednego z opuszczonych hoteli spróbujemy wejść, ale zwiedzanie czarnomorskiego kurortu zaczniemy od weselszego miejsca, przynajmniej w teorii. Wjeżdżamy właśnie do Sergiejewki. Jest to jedno z miejsc, gdzie w czasach radzieckich tak jakby wysyłano osoby na różnego rodzaju kuracje, na terapię. Coś jak nasz Kołobrzeg. Taka baza wypoczynku, sanatoria. Jest tutaj ich bardzo dużo. Nie wiem, czy tam widać za moimi plecami te okropne bloki. Mamy w planie zanocować w jednym z nich. Zobaczymy, czy się uda. Ale najpierw udamy się na plac zabaw. Witamy w bajce. Dobra, pożałować w skazku. Dobre żarty. Gdyby nie to, że mamy tutaj gliny pod stopami, no to jest super. Chciałem powiedzieć, że nawet naoliwione, ale... A ja tak w ogóle bez zawahania tu wlazłam, a to tak powiem ci, niezbyt pewnie wygląda. Powiedz mi, jakie masz pierwsze wrażenia z Sergiejewki? Dlaczego? Bo nikogo tu nie ma, jest tu psychodelicznie i chcę się napić. No nie możesz. No nie mogę. A co cię najbardziej przeraziło? Nasz hotel. Jaki jest nasz hotel? Straszny, jeszcze chcą za to pieniądze. To jest taki płatny urbex. Co ciekawe, jeszcze 10-15 lat temu przyjeżdżali tutaj także Polacy. Oferty regularnych turnusów można było znaleźć w internecie. Sergiejewka jako miasto sanatorium, czyli taki odpowiednik naszego polskiego Ciechocinka, mogło się w zasadzie pochwalić w czasach radzieckich wieloma wielkimi budynkami, tak zwanymi bazami oddycha albo właśnie sanatoriami. To było takie miasto w mieście, można było skorzystać tam z wielu zabiegów, były dancingi, była oczywiście stołówka, były różne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i starszych. W tej chwili niewiele się z tych miejsc stało. W całej Sergiejewce jest tylko kilka takich budynków, które jeszcze działają, ale jak wczoraj wieczorem chodziliśmy, to dosłownie paliły się chyba dwa okna na kilkunastopiętrowy budynek, więc bez szału. Natomiast no, nie wszystkie budynki dotrwały, nie wszystkim się udało. Jedno z takich miejsc postanowiliśmy dzisiaj zwiedzić. 17-piętrowe sanatorium, opuszczone w tej chwili, czyli windy nie działają, ale postaramy się wdrapać na sam dach.
No nie wygląda to najbezpieczniej. Jeszcze mokro jest wszędzie, bo wczoraj padało i dopiero wszystko skapuje na parter. Może na wyższych piętrach będzie bardziej sucho. Chodź Kasia, posłuchamy schodów. Więc tak się mówi, a szybko lecisz w 10 piętro. Jeszcze 8 czy 7. Ile tutaj w ogóle tych wind było? Tam była jedna. I to z tego wynika, że jeszcze 4 były. Takie obudowane ładnie były. Zauważyliśmy bardzo ciekawy układ pomieszczeń mieszkalnych w tym hotelu. Taki, można powiedzieć, że na wzór choinki, czyli główny korytarz na wprost i pomieszczenia mieszkalne pod kątem 45 stopni wchodziło się do nich. No i są byli widok na morze. To może właśnie to chodziło, żeby z każdego pokoju był widok na morze. Każdy pokój miał taki balkon. Całkiem spory. Weszliśmy na przedostatnie piętro i patrzymy tutaj jakaś dziwna instalacja, taka wyglądająca na nowo. W izolacji, w takich plastikowych rurkach puszczone kable elektryczne. W ogóle o co chodzi? Patrzymy, gdzie one idą. A tutaj wyglądające drzwi, tak wyglądające na miarę nowe. I prawdopodobnie jest to budka ochroniarza, który tutaj miał jeszcze może w czasach, kiedy ten obiekt był dopiero co opuszczony i może myśleli, że jeszcze podniosą go z upadku. Ochroniarz miał chronić to miejsce, miał jakoś doglądać, żeby nikt go nie rozkradł. Nawet jest klimatyzator, no w ogóle niesamowite. 16 piętro, tutaj w tej chwili się wszystko zawala wokół, bo już nad nami sufit się zawala. I tutaj ochroniarz. A tu szło kolejne sanatorium, które jeszcze działa, ale podejrzewam, że za parę lat podzieli losy właśnie hotelu tego, w którym jesteśmy. Ten balkon, na którym się znajdujemy, jest na samym końcu korytarza, więc podejrzewam, że jest to taki balkon ogólnodostępny na piętrze dla wszystkich kuracjuszy. W sumie fajna sprawa. Hotel był zbudowany w taki sposób, aby móc jakoś jednoczyć tę społeczność, która tutaj wypoczywa. Nie było tak jak teraz, że każdy ma swój pokój i sobie siedzi tam, a na dole masz ewentualnie drogą restaurację. To można było sobie wyjść, zapalić, podejrzewam, że jakoś poplotkować. Sergiejewka nie leży bezpośrednio nad Morzem Czarnym. Miasto z plażą łączy betonowa kładka, która ma długość około 1,5 km. W lato podobno jeżdżą tędy autobusiki, które dowożą ludzi bezpośrednio nad morze. Teraz trzeba iść pieszo. Chodzi ukraińskie obiady, czyli pielmieni, barszczyk i pierożki. Już wiecie, czemu Sergiejewka zrobiła na nas tak przygnębiające wrażenie. Zastanawiamy się, jak to miasto musi wyglądać jesienią, kiedy na drzewach nie ma liści. Chyba trzeba będzie tutaj kiedyś wrócić w listopadzie. Obecnie jedno jest pewne. To miejsce lata świetności ma już za sobą. Na dzisiaj kończymy. Jeżeli zainteresowała Cię wąska tematyka moich filmów, nie waha się zasubskrybować kanału. Polecam też inne swoje filmy z Ukrainy. Do zobaczenia!